Pewnie znajdą się tacy, którzy będą się spierać z tezą zawartą w tytule tego filmu. Przecież zderzenie Tei oraz Ziemi 4,5 miliarda lat temu niewątpliwie było olbrzymią katastrofą. Albo epizod Ziemi Śnieżki, kiedy cała planeta została skuta lodem. Jednak należy pamiętać, że Ziemia wyróżnia się wśród innych obiektów Układu Słonecznego. Jest planetą życia, błękitnym globem, na którym od pół miliarda lat rozwijają się złożone ekosystemy. Zdarzenia przywołane przed momentem miały miejsce, kiedy życie nie istniało lub było bardzo proste. 252 miliony lat temu u schyłku Permu nastąpiły wydarzenia, które całkowicie zmieniły powierzchnię kontynentów oraz oceany. Doprowadziło to do wymierania, w którym bezpowrotnie zniknęło z powierzchni Ziemi ponad 90% gatunków roślin i zwierząt. Życie tak unikatowe w Układzie Słonecznym stanęło na skraju zagłady. Co ją wywołało? Jak wyglądała ta katastrofa? I jakie organizmy przetrwały? Zostańcie z nami. Już w XIX wieku na podstawie badania skał zauważono, że na granicy Permu i Triasu stało się coś dziwnego. W latach 70. XX wieku myślano, że wymieranie było powolne i trwało 20 milionów lat. Im więcej wiedzieliśmy na ten temat, tym przedział czasu był bardziej zawężany. W 1990 roku było to 10 milionów lat, w 1998 zaledwie milion lat. Dzięki coraz dokładniejszej analizie skał, teraz wiemy, że epizod ten trwał mniej niż 200 tysięcy lat. Po odkryciu warstw irydowych na granicy kreda Paleogen oraz krateru Chicxulub wielu naukowców skłoniło się ku hipotezie, że wymieranie permskie również nastąpiło przez uderzenie jakiegoś wielkiego ciała z kosmosu. Zaczęto szukać potwierdzeń tej hipotezy i jak na razie znaleziono ich niewiele. Dowody na impact są obecnie bardzo ubogie. Oczywiście może się to zmienić z dnia na dzień, jeśli na przykład odkrylibyśmy odpowiedni krater, jednak wielu paleontologów jest niemal pewnych, że przyczyny wymierania były zupełnie inne i nie pochodziły z kosmosu. W odcinku o Permie przedstawiałem Wam geografię Pangei. To właśnie ona w dużym stopniu przyczyniła się do takich, a nie innych wydarzeń mających miejsce 252 miliony lat temu. A wszystko zaczęło się od połączenia kontynentu Laurosja z Syberią. Zdarzenie to stworzyło tak zwane trapy syberyjskie. Wyobraźcie sobie wybuchy wulkanów, ale nie takie jak Wezuwiusza czy Góry Świętej Heleny. Wyobraźcie sobie zjawiska wulkaniczne na skalę kontynentu. Duże pęknięcia w skorupie ziemskiej, długie na setki kilometrów, z których nieustannie wypływa lawa. Erupcje takie mogły trwać kilkaset tysięcy, a może nawet kilka milionów lat. Jak wielkie były to erupcje, mogą świadczyć czarne bazaltowe skały znajdywane w Rosji. Grubość pokrywy bazaltowej wynosi od 400 do nawet 3000 metrów. Powierzchnia, jaką zajmują, wynosi więcej niż powierzchnia całej Unii Europejskiej. Jak można się domyślać, zdarzenie to przyniosło wiele katastrofalnych skutków. Przeanalizujmy sobie, jak wyglądał jego wpływ na całą planetę. Przede wszystkim odpowiedzmy na pytanie, jakie związki dostawały się do atmosfery z syberyjskich trapów. Olbrzymie ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, ale także takich pierwiastków jak chlor. Oczywiście jak przy każdym wybuchu wulkanu, do atmosfery dostawały się też olbrzymie ilości pyłów. Pyły razem z dwutlenkiem siarki w początkowych fazach wymierania najprawdopodobniej powodowały krótkotrwałe globalne ochłodzenia oraz zlodowacenia, co prowadziło do spadku poziomu mórz i powodowało wymieranie organizmów. Dwutlenek węgla jest z kolei gazem cieplarnianym. Po ochłodzeniach temperatura z kolejnymi erupcjami zaczęła rosnąć. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, późno-permskie ekosystemy rozwijały się w ciepłym oraz wilgotnym klimacie. Wraz ze wzrostem zawartości dwutlenku węgla temperatury znacznie rosły, a wilgotność malała. Jakby tego było mało, dwutlenek węgla oraz siarki, a także wspomniany przeze mnie chlor, tworzyły kwaśne deszcze, zabójcze dla roślin oraz zwierząt. Olbrzymie powierzchnie lądu na Pangei były pokryte pustyniami.
Nagie skały narażone są na wietrzenie, a to powoduje spadek objętości tlenu w atmosferze. Kiedy skała pokryta jest glebą, a na niej rosną rośliny, zjawisko to jest zniwelowane. Jednak wspomniane wzrost temperatury oraz kwaśne deszcze zabijały florę. Gleba niezwiązana z systemem korzeniowym wymywana była przez rzeki czy opady. Tereny, na których dawniej rosły bujne lasy, przemieniały się w skalne pustynie. A to potęgowało wietrzenie skał i spadek objętości tlenu. Zwierzęta roślinożerne, nie mając co jeść, zdychały. Podobnie drapieżniki polujące na roślinożerców. Łańcuchy pokarmowe zostały rozerwane na strzępy. Przez cały Perm objętość tlenu w powietrzu malała, jednak najmniejsza była właśnie pod koniec okresu, kiedy zachodzą jakieś zmiany chemiczne lub temperatury w atmosferze. Oddziałuje to także na hydrosferę. Wody w oceanach były coraz gorzej natlenione. Plankton i drobne zwierzęta przypowierzchniowe zostały zdziesiątkowane. Podobnie stworzenia żywiące się nimi. Jednak w głębinach również nie działo się dobrze. Martwa materia organiczna z lądów, która spłynęła do oceanów, osiadała na dnie. Tam zaczęła się rozkładać, a co za tym idzie, zużywać rozproszony w wodzie tlen. Dodatkowo wytwarzała siarkowodór. Organizmy przydenne również zaczęły ginąć. Opisywane przeze mnie wydarzenie to nie incydent lokalny. Zapis skalny w różnych częściach świata, np. w Rosji, Afryce, Chinach, Australii, Grenlandii, dowodzi, że dotyczyło to całej planety. Nie ma organizmów, które przeszłyby przez kryzys bez szwanku. Początkowo dobrze radziły sobie grzyby, ponieważ żywiły się martwą materią organiczną, ale kiedy jej zabrakło, również wymarło wiele gatunków. Zanim opowiem Wam, jakie organizmy wyginęły, a jakie przetrwały, to warto jeszcze wspomnieć o hipotezie hydratów metanowych. Otóż badania wykazują, że trapy syberyjskie nie mogłyby wytworzyć tak dużych ilości związków węgla, aby wymieranie było aż tak katastrofalne. Spekuluje się, że wzrost temperatury na planecie roztopił tzw. hydraty metanowe. Są to zbiorniki zlokalizowane w morzach, zazwyczaj w rejonach arktycznych, w których uwięziony jest metan pod wysokim ciśnieniem. Kiedy woda oceaniczna się ogrzała, odmroziła hydraty i olbrzymie ilości metanu spowodowały dodatkowe, nagłe ocieplenie atmosfery. Nie ma niezależnego dowodu na tę hipotezę, ale pasuje ona do wszelakich wyliczeń związanych z obiegiem węgla oraz modeli klimatycznych. Warto zaznaczyć, że pochodzi ona od bardzo szanowanego amerykańskiego profesora Roberta Bernera, geologa oraz geofizyka, który znaczną część życia zajmował się cyklami węglowymi. Jest wielce prawdopodobne, że właśnie hydraty 252 miliony lat temu zadały ostatni cios życiu na Ziemi. Podczas wymierania wyginęło pomiędzy 90 a 95% wszystkich gatunków żyjących na Ziemi. Życie zostało zdziesiątkowane, ale oczywiście zaczęło się odradzać. Lądy wyglądały tak jak nigdy wcześniej czy później, kiedy rośliny znów zaczęły pokrywać kontynenty. Wśród nich było bardzo mało większych zwierząt. Jedną z grup, której udało się przetrwać, były lystrozaury. Stanowiły one 95% wszystkich kręgowców. Pozostałe gatunki to zaledwie 5%. Przypomina to trochę hodowlę na przykład krów na łące. Owszem, gdzieś na jej obrzeżu spotkasz zająca, kreta czy mysz, ale sceneria zdominowana jest przez krowy. Jest to nienaturalny ekosystem, a tak właśnie wyglądał początek triasu na Pangei, tylko zamiast krów były lystrozaury. O tych zwierzętach przypominających świnie możecie posłuchać w odcinku im zadedykowanym. A jak było w morzach? Wszystkie grupy ryby żyjące w Permie przetrwały do triasu, jednak znacznie zmniejszyły swoje rozmiary. Na przykład duże oraz średnie rekiny zniknęły. Amonity ledwie wyszły z kryzysu. Niewiele brakowało, aby wyginęły. Z kolei trylobity, które już we wcześniejszych wymieraniach zostały mocno zdziesiątkowane, w Permie istniały zaledwie 3 niewielkie rodziny tych zwierząt, wymarły całkowicie. Co ciekawe, w dzisiejszych oceanach w strefie przydennej dominują mięczaki, ślimaki, małże, ośmiornice. Przed wymieraniem permskim były one w cieniu ramienionogów, których teraz jest niewiele. Sytuację odwrócił właśnie kryzys permski. 252 miliony lat temu Ziemię nawiedził najbardziej naznaczony śmiercią czas w historii planety.
Po zagładzie życie było ubogie i monotonne. Zatarły się różnice pomiędzy organizmami żyjącymi na biegunach oraz równiku. Aby powrócić do równowagi, potrzebowało milionów lat. W przypadku oceanów szacuje się to na 8 milionów. Jednak inne dane mogą nam pokazać skalę tej katastrofy. Okres odbudowy życia do takiej różnorodności gatunkowej, jaka była w karbonie czy permie, szacuje się na aż 100 milionów lat. Dla porównania, dla wymierania dewońskiego, triasowego czy kredowego, okres ten szacowany jest na 5-10 milionów lat. Jak udowodniłem w tym oraz w poprzednim odcinku o permie, istnienie jednego superkontynentu oraz superoceanu wcale nie jest korzystne. Pangea oraz Pantalasa pozwalały organizmom migrować w zasadzie bez żadnych ograniczeń. Przez to istniało mniej ekosystemów zawierających endemity oraz wyspecjalizowane zwierzęta dostosowane do nietypowych warunków. Zróżnicowana przyroda na oddzielnych kontynentach łatwiej zniosłaby erupcję trapów syberyjskich. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat dowiedzieliśmy się wiele na temat wymierania permskiego. Oczywiście jest jeszcze wiele niewiadomych, jak choćby zagadka z metanowymi hydratami, jednak większość naukowców jest przekonana, że głównym powodem katastrofy były właśnie trapy syberyjskie. Jednak należy pamiętać, pozwólcie, że zacytuję jednego z naukowców, Douglasa Erwina: zagłady nie da się tłumaczyć pojedynczą przyczyną, ale raczej wielkością czynników działających wspólnie. Jeśli zafascynował Was ten temat i chcecie wiedzieć więcej, to koniecznie sięgnijcie po książkę Gdy życie prawie wymarło, tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi. Mnie osobiście fascynuje myśl, że wymieranie nie było spowodowane zdarzeniem pochodzącym z kosmosu. Doprowadziły do niego zjawiska geologiczne i klimatyczne. I tym sposobem zamknęliśmy paleozoik, czyli erę pradawnego, starożytnego życia. W następnym odcinku zaczynamy mezozoik, erę życia środkowego. Opowiem o ewolucji m.in. dinozaurów, pterozaurów czy olbrzymich morskich gadów. Filmy te chciałbym zróżnicować i nakręcić je w różnych ciekawych miejscach związanych z historią Ziemi. Wasze sugestie oczywiście mile widziane. Jeśli chcielibyście wspomóc mój projekt i przyczynić się do powstania naprawdę ciekawych i dobrze zrealizowanych filmów dokumentalnych dotyczących mezozoiku, to zapraszam na Patronite. Jako że jest nas dwóch, to koniecznie zajrzyjcie do sklepu z koszulkami, gdzie możecie kupić koszulki z serii Historia Ziemi, ale także inne ciekawe naukowe wzory. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia niebawem.